Materiał powstał dzięki wsparciu z Patronite. Dołącz już dzisiaj. Mejser Warren, Astronomikan. Dla kanału To Wszystko Wina Elfów czyta Krzysztof. Mejser Warren, były kapitan 12. Kompanii Pożeraczy Światów. Pozostał lojalny Imperatorowi podczas herezji Horusa i został jako jeden z 8 Astartes Szarym Rycerzem. Historia. Warren, jak każdy pożeracz światów, miał zamontowane implanty stymulujące agresję. W boju był niezwykle brutalny wobec wszystkich wrogów, jednak jako jeden z niewielu w Legionie bardzo wysoko cenił wartość honoru oraz był niezwykle lojalny wobec Imperatora, gdy większość pożeraczy miała go gdzieś i chciała dokonywać rzezi wraz ze swym patriarchą. Był dumny z miana najbezwzględniejszego Legionu, jednak starał się łamać takie stereotypy jak osąd, jakoby pożeracze światów byli dzikusami bez żadnych wartości. Istvan III. Macer Warren nie został wysłany przez Angrona na powierzchnię Istvana, co uratowało mu życie. Był świadkiem bombardowania planety bombami wirusowymi. Wstrząśnięty zdradą mistrza wojny uznał, że trzeba zanieść gdziekolwiek oskarżenie o jego zdradzie. Jednak Angron zrozumiał, że kapitan 12. Kompanii nie będzie z nim, posłał więc osobistego strażnika, by ten pozbył się niepotrzebnego problemu. Warren ledwie uszedł z życiem po pojedynku ze strażnikiem Angrona i odrzucił wszelkie wątpliwości w związku z tym, co powinien zrobić. Wraz z garstką lojalnych wciąż pożeraczy światów porwał jeden z okrętów Daggerline i uciekł z systemu Istvan. Podczas ucieczki dołączył do niego również mały oddział dzieci Imperatora, kapitana Rakatio, oraz białe szramy z kapitanem Hakiem. Miecz Prawdy. Jednym z głównych znaczników lotów na Terre było pasmo gwiazd Kuipera, znajdujący się na obrzeżach segmentu Solar, przez który podróżowało wiele statków handlowych. Tam właśnie zjawił się Daggerline, noszący znaki zdradzieckiego Legionu na czele małej flotylli innych, nic nie wiedzących o zdradzie statków handlowych. Został zatrzymany przez eskortujące karawanę statków okręty lojalistów. Wieść o zatrzymaniu Daggerline szybko doszła do uszu regenta Terry, Malkadora. Ten wysłał na zbadanie tej sprawy byłego kapitana Gwardii Śmierci, Nathaniela Garro, byłego sierżanta Ultramarines, Tylosa Rubio. Towarzyszył im członek Adeptus Custodes, Khoranin, na pokładzie pancernika Noladnia. Po przybyciu Nolandii do pasma Kuipera, Garro skontaktował się z Daggerlinem przez Vox. Odpowiedział mu dowódca okrętu Mejser Warren. Gdy dwaj Astartes wymienili uprzejmości, Khoranin kazał trzymać odpowiednie pozycje, póki nie był pewien, że Warren i inni nie byli agentami Horusa. Garro, Rubio i Khoranin udali się Thunderhawkiem na pokład Daggerline. Ku ich zdziwieniu ujrzeli tam nie tylko pożeraczy światów. Khoranin uważał, że Rakatio, Mejser, a nawet Garro mogą mieć jakiś związek z Horusem. Był jednak pewien lojalności białych szram, mimo ich nieokiełznanego charakteru. Mimo tego, iż Warren poręczył własnym słowem za swoją i lojalność dzieci Imperatora, Custodian chciał przeszukać każdy centymetr okrętu, póki byłby pewien, że nie ma w nim nic podejrzanego. Mimo próśb Mejsera o pomoc dla członków Daggerline, którym brakowało żywności i potrzebowali opieki medycznej, Khoranin nie zwrócił na to większej uwagi. Po powrocie na Nolandię, Rubio, posiadający moce psioniczne, ściśle ograniczone z powodu dekretu z Nikei, poinformował Nathaniela o przeczuciach, iż ktoś ich oszukuje. Mimo wszystko nie mógł dokładnie powiedzieć, któż to taki. Uznano, że na razie nic o tym nie powiedzą Khoraninowi, gdyż w jego przypadku on najpierw strzela, a później strzela jeszcze raz i wtedy zadaje pytania. Rozmowa o owych podejrzeniach trwała, gdy do Garra dotarł zaszyfrowany sygnał Voxu. Przez Vox przemówił kapitan Hakim, ostrzegając ich, że wśród nich są zdrajcy i ujawniając dowody wykazujące na nikogo innego niż dzieci Imperatora będące potajemnie szpiegami mistrza wojny. Podczas rozmowy zawył sygnał alarmowy. Nieuzbrojony statek handlowy Minstral odłączył się od formacji i najwyraźniej próbował uciekać. Mimo próśb o kontakt, statek nie odpowiadał. Khoranin postanowił dla przykładu innym zniszczyć Minstrala. Garro i inni nie mogli dalej nic zrobić. Nolandia otworzyła ogień, całkowicie niszcząc statek handlowy.
Nathaniel i Rubio jeszcze raz wrócili na Daggerline w celu przedstawienia zdrady dzieci Imperatora Verenowi. Rubio pozostał na wszelki wypadek na pokładzie desantowym, gdy Garro udał się do Pożeracza Światów. Nathaniel zrozumiał, że podobnie jak on sam i każdy inny lojalista ze zdradzieckich legionów, będzie po wsze czasy przeklęty brakiem zaufania. Zaufanie teraz tak trudne do zdobycia. W końcu odnalazł na okręcie Maesera i przy okazji Rakatioa. Garro oznajmił wprost, po co tu przybył. Varen był wstrząśnięty i zapewniał, że ufał Rakatiu. On sam również zaprzeczał, że nie ma z tym nic wspólnego. Wtedy Nathaniel przedstawił zapis PICT Capture z rejestratora lotu pochodzącego z wraku Minstrala. Zapis ukazywał legionistów w purpurowo-złotych pancerzach mordujących załogę statku i zmieniających jego lot. Rakatio i jego ludzie niechętnie poddali się lojalistom i zostali wprowadzeni do aresztu. Wtedy też poinformowano Khoranina o całej sytuacji. Ten przysiągł, iż dopóki nie odbędą się przesłuchania, nie zrobi nic głupiego. Kustodian postanowił przenieść dzieci Imperatora dla większego bezpieczeństwa na pokład Nolandii. Pomoc w eskortowaniu więźniów zaproponowały Białe Blizny, na co od razu pozwolono. W czasie, gdy Khoranin i Białe Blizny przygotowywały się do transportu, Rubio psychicznie penetrował pokład Daggerline. Trop wyczuł już za pierwszego przybycia na okręt i nim właśnie się kierował. Ten szlak doprowadził go do prywatnych kwater okrętu, gdzie odnalazł przedmiot z otaczającą go aurą niepojętego zła. Był to mały medalion znajdujący się w osobistych rzeczach Białych Blizn i należał do nikogo innego niż do kapitana Hakima. Tak szybko jak mógł, przybył do Nathaniela i Varena, ostrzegając ich o swoim odkryciu. W tej chwili przypomnieli sobie, że Białe Blizny eskortują dzieci Imperatora z Khoraninem. Garro próbował ostrzec Kustodiana przez Vox, ale było już za późno. Białe szramy urządziły zasadzkę, otaczając niedawnych zdrajców. Rakatio i jego ludzie zginęli niemal od razu. Jednak Khoranin zdążył zabrać ze sobą kilku zdrajców, nim sam zginął. Garro, Varen i Rubio byli teraz uwięzieni na pokładzie Daggerline. Wtedy na cały Vox floty przemówił Hakim, ogłaszając, iż on i jego ludzie zabili zdrajców i nie spoczną, póki nie wybiją wszystkich. Trójka lojalistów zrozumiała wszystkie te dziwne rzeczy. Ucieczka Minstrala, dzieci Imperatora na rejestratorach, medalion w komnacie Białych Blizn. Hakim wysłał na Minstrala część swoich ludzi. Ci zaczęli mordować załogę statku i spróbowali uciekać. Techmarin Shram, Harouk w jakiś sposób przerobili PICT Capture tak, że rejestrator pokazywał dzieci Imperatora. To wszystko miało wrobić w zdradę kapitana Rakiatoa i jego ludzi. Po przemówieniu Hakima cały konwój handlowy wpadł w panikę, a wiele statków próbowało uciekać. Nolangia, na której przebywali nic nie wiedzący o zdradzie Białych Blizn, ludzie Khorahina zaczęli niszczyć uciekające handlowce. Garro szybko skontaktował się z okrętem przez Vox, jednak okazało się, że wszyscy tamtejsi oficerowie zostali zabici. Wtedy na mostek Daggerline'a wdarła się drużyna Białych Szram. Varen wpadł w berserkerski szał i rzucił się na zdrajców, wraz z Garrem wszystkich masakrując. Nathaniel dał znać Varenowi, iż muszą uciekać, jednak ten ani myślał o ucieczce. Podczas ich kłótni Rubio oznajmił, że jest sposób na pokonanie Hakima i jego ludzi, poprowadził ich więc w głąb okrętu. Podczas wędrówki troje lojalistów wpadli w zasadzkę w miejscu zamordowania dzieci Imperatora i Khoranina urządzoną przez prawie wszystkie szramy wraz z ich kapitanem. Hakim tłumaczył, iż zwycięstwo mistrza wojny jest nieuniknione i to on jest tym, u którego boku należy walczyć. Przyznał też, że większość legionów wraz z Yakhathai Khanem jest wierna Imperatorowi. Lojaliści nie mogli więc słuchać tych plugastw i zaatakowali. Gdy Rubio wystrzelił w zdrajców moce psioniczne, które blokowały ich boltery, Garro i Varen zwarli się z Hakimem. Ten zlekceważył furię Pożeracza Światów oraz potęgę miecza Nathaniela, Libertasa. Postanowił więc wycofać swoich ludzi z mało optymistycznej walki. Garro i Maeser dali Rubiowi wystarczająco dużo czasu na to, czego szukał. Odnalazł przy martwym Kustodianie osobisty teleport, który starał się uruchomić.
Hakim zorientował się, co planują zrobić. Nakazał ostatecznie zabić całą trójkę ogniem z bolterów, jednak te nadal nie działały. Rubio zawołał Garra i Varena, iż wszystko gotowe. Podeszli do teleportera i wszyscy zniknęli wściekłemu Hakimowi sprzed nosa. Przeteleportowali się na pokład Nolandii. Tam nakazali przerwać ogień kierowany do statków handlowych. Cała trójka wiedziała, co robić. Okręt skierował działa w stronę Dagger Line i nakazano obrócić go w proch. Tak też się stało i wszyscy zdrajcy zginęli. Po zakończonej misji Nolandia wróciła na Lunę. Tam Malkador Sigillita wysłuchał całej historii z ust Nathaniela, po czym pochwalił go za odkrycie i zniszczenie zdrajców. Jednak Gar również miał wyrzuty sumienia wobec handlarzy, którzy zginęli z powodów rozkazów Khoranina. Po rozmowie z Malkadorem, Garro spotkał się z Varenem, przedstawiając mu szary pancerz wspomagany. Po długiej rozmowie Mejser wyraził zgodę, iż staną się błędnymi rycerzami, tajnymi agentami Malkadora, nożem w ciemności przeciwko Horusowi. Misja na Istvanie 3. Tuż po zdradzie Horusa na Istvanie 3, Garro poprzysiągł, że zmusi mistrza wojny do zapłacenia za swoje zbrodnie. Malkador dał mu zadanie, które mu w tym pomoże. Owe zadanie polegało na zebraniu 8, wliczając w to jego, Mejsera i Rubia, Astartes. Nieważne czy zdrajców, czy lojalistów, którzy mieli zostać fundamentem szarych rycerzy. Do Varena Malkador nie był pewny, gdyż był bardzo porywczy i wolał od razu twarzą w twarz zabić Horusa, niż potajemnie krzyżować jego plany. Po bardzo długim okresie poszukiwań odpowiednich ludzi do tajnego planu Sigillity, na samym dole został ostatni Astartes, Garviel Loken. Początkowo wszyscy myśleli, że Loken, jak wszyscy inni lojaliści na Istvanie 3, zginęli, jednak błędni rycerze musieli mieć pewność. Udali się na miejsce zdrady Horusa i popadli w smutek na samą myśl o wydarzeniach, które miały tu miejsce. W końcu Rubio, Varen i Garro wylądowali na martwej powierzchni planety, w miejscu miasta Hurów. Krajobraz wyglądał jak po apokalipsie, która w sumie miała tu miejsce. Wszędzie walały się ludzkie kości. Potężne niegdyś miasto stało się kupą gruzu. Grupa w końcu napotkała coś, co wydawało się człowiekiem i być może nim było. I nikt nie miał pojęcia, jakim sposobem to coś przeżyło bombardowanie wirusowe, ale nie było to teraz najważniejsze. To coś opowiedziało o bestii Istvana, która podobno polowała na wszystko, co zauważyła, i wskazali miejsce, w którym mogła przebywać. Cała trójka udała się tym tropem i znalazła się w wielkim, zrujnowanym budynku. Na jego środku leżało truchło bezgłowego, zapewne Astartes. Badając to miejsce, Garro został zaatakowany przez dawnego przyjaciela. Był to Loken, lecz popadł w szał i postradał zmysły. Cała zdrada Horusa, śmierć Tarika i walka z Abaddonem odcisnęła na jego psychice takie piętno, że oszalał. Wrzeszcząc, nazywał się Cerberusem i uważał, że jest ostatnim lojalistą w galaktyce i każdy inny jest heretykiem. Oszołomiony Nathaniel nie był w stanie walczyć ze swym dawnym bratem broni. W jego oczach ujrzał tylko szaleństwo i kazał Varenowi zabić go. Ten uznał, że zbyt wielu braci zginęło i nie wykonał rozkazu. Nagle Loken, tak nagle jak się zjawił, uciekł w ruiny miasta i ślad po nim zaginął. Między Mejserem a Garrem wywiązała się ostra dywagacja nad dalszym losem Lokena. Wtedy z gruzów miasta Hurów zaczęli wydobywać się ożywieńcy. Zbombardowanie planety wirusem okazało się dla Nurgla niezwykłą okazją. Zamienił więc to, co kiedyś było mieszkańcami planety, na żywe trupy. Ożywieńcy byli cięci, rąbani i miażdżeni od broni błędnych rycerzy, jednak ich było zbyt wielu. Napływało ich więcej i więcej. W krytycznym punkcie obrony do walki dołączył się oszalały Loken. Zapewne chciał osobiście zabić, według niego, zdrajców, lecz wpierw musiał się rozprawić z, co tu dużo mówić, zombie Nurgla. Dzięki jego pomocy żywe trupy zostały odparte, jednak Garviel miał jeszcze jedną walkę do wypełnienia. Ponownie rzucił się na Nathaniela.
Ten podczas brutalnej walki poruszył skrawki pamięci Cerberusa. Cudem sprawił, że Loken odzyskał świadomość i wybudził go z amnezji. Mimo wszystko nadal był w szoku po tym, co się stało i po tym, co powiedzieli mu jego nowi bracia. Loken dołączył do Błędnych Rycerzy i wraz z resztą udali się na Lunę do Malkadora. Otrzymali tam pierwszą misję mającą na celu powstrzymać Horusa. Dalsze losy Maesera Warrena, niegdyś kapitana Pożeraczy Światów, później Błędnego Rycerza, nie są znane w imperialnych kronikach. To koniec tekstu o Maeserze Warrenie autorstwa Astronomikan. Jeżeli Ci się spodobało, zapraszamy do pozostałych materiałów na kanale oraz Discorda. Do usłyszenia. Materiał powstał dzięki wsparciu z Patronite.